Platyna jest ostatnio bardzo niedocenianym aktywem i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma za sobą zbyt dobrego okresu. Szczyty zainteresowania tym metalem były związane z jego rosnącym zastosowaniem w branży motoryzacyjnej, co doprowadziło do maksimów cenowych na poziomie ponad 2000 dolarów za uncję, które były notowane w pierwszej połowie 2008 roku. Formalny rekord cenowy padł 9 marca 2008 roku, kiedy to jedna uncja platyny była warta aż 2276 dolarów. Nastroje mocno padły w kryzysie, który wybuchł we wrześniu 2008 roku, przez co w jego środku ceny platyny spadły do wyraźnie poniżej 1000 dolarów za uncję. Rynek motoryzacyjny rozwijał się jednak wciąż bardzo dynamicznie, w efekcie platyna szybko odrobiła straty i w 2010 roku notowana była na wartościach ponad 1500 dolarów za uncję, a w 2011 momentami nawet przekraczała 1900 dolarów. To był jednak koniec dobrego czasu platyny. Do solidnych spadków jej ceny przyczyniła się afera Dieselgate oraz inny metal szlachetny, czyli palat. Platyna i palat mają podobne własności i w wielu zastosowaniach mogą być stosowane zamiennie. W pierwszej dekadzie XXI wieku palat był od 3 do 5 razy tańszy od drożejącej wtedy platyny, a to skłoniło producentów do przestawiania swojej produkcji na wykorzystanie paladu. Swoje dołożyła wspomniana afera Dieselgate, która zmieniła sentyment do silników diesla. A właśnie w nich platyna była wykorzystywana znacznie częściej niż palat. W silnikach benzynowych sytuacja się odwróciła i to palat zaczął przejmować pałeczkę. W efekcie, w drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku, platyna coraz częściej zaczęła być notowana w cenach poniżej 1000 dolarów za uncję i pozostaje na tych wartościach do obecnych czasów. Skalę spadków ceny platyny świetnie pokazuje jej porównanie do złota. Na początku obecnego wieku była ona aż dwa razy droższa od królewskiego metalu, potem zaczęły się kilkunastoletnie spadki, przez co w obecnej dekadzie jest ona średnio około 2 razy od złota tańsza. Mówiąc bardziej obrazowo, w twardej walucie jaką jest złoto, platyna potaniała aż 4-krotnie. Drugą przyczyną małej popularności platyny jest, jakby to powiedzieć, jej mała popularność. Wbrew pozorom to wcale nie jest masło maślane. Mała popularność platyny powoduje, że ludzie mało o niej wiedzą, jej rynek wygląda skromnie, a przez to producenci muszą operować na wyższych marżach, a to pociąga za sobą wyższe ceny i zniechęca potencjalnych klientów do zakupu. Koło się zamyka. Ów brak wiedzy lub wiedza mocno nieaktualna powodują, że wokół platyny narosło mnóstwo mitów, od choćby takich, że na wszystkie produkty z tego metalu mamy pełen VAT, a na dodatek marże, a przez to spready są ogromne, przez to zupełnie nie opłaca się jej kupować w formie fizycznej. Większość z tych rzeczy jest albo kompletnym fałszem, albo stała się już mocno nieaktualna, o czym postaram się Was przekonać w tym materiale. Właściwa wiedza odnośnie rynku platyny jest o tyle ważna, że moim zdaniem osiągamy właśnie tutaj szeroki dołek negatywnego sentymentu do tego metalu. A w inwestowaniu najczęściej najlepiej wychodzi się na tych aktywach, które kupujemy wtedy, gdy jest o nich cicho i większość osób uważa je za kiepską inwestycję. Tak więc pierwszym i poważnym powodem do zainteresowania się inwestowaniem w platynę powinno być to, że jest ona po fali bardzo dużych spadków. Spadków na tyle sporych, że jest ona teraz wyraźnie tańsza od palladu, a to skłania producentów do ponownej zamiany tych metali miejscami. Skoro w wielu przypadkach można zastosować tańszą od palladu platynę, producenci nie wahają się przestawiać swojej produkcji. Drugi powód to jej potencjalne braki na rynku. Jeśli chodzi o niedobory platyny w najbliższych latach, ciekawą analizę opublikował niedawno World Platinum Investment Council. Według tej organizacji w 2023 roku deficyt sięgnie ogromnej jak na ten rynek wartości 983 tysięcy uncji. To przecież prawie 18% całorocznego wydobycia tego surowca. Według troszkę wcześniejszych i być może za bardzo optymistycznych prognoz, w 2024 roku ów deficyt spadnie do 81 tysięcy, ale potem zacznie szybko rosnąć do 478 tysięcy uncji w 2025, 646 tysięcy w 2026 i aż 966 tysięcy uncji w roku 2027. W latach 2023-2027 na rynku zabraknie więc ponad 3,1 miliona uncji, a więc tyle, ile rocznie zużywa cały światowy rynek motoryzacyjny. Wcale nie jest wykluczone, że wraz z napływem kolejnych danych owe deficyty będą w rzeczywistości znacznie większe. Jest to związane z problemami największego producenta platyny na świecie, czyli Republiki Południowej Afryki. Samo RPA odpowiada za wydobycie ponad 70% tego surowca. Tymczasem w ostatnich latach kraj ten boryka się z poważnym kryzysem.
Wysokie ceny energii oraz fatalny stan infrastruktury energetycznej powodują masowe i regularne wyłączenia prądu, które pojawiają się codziennie i trwają od kilku do nawet kilkunastu godzin. W takich warunkach kopalnie i rafinerie na pewno nie mogą pracować z wymaganą wydajnością. W 2023 roku produkcja platyny w RPA będzie więc o 1% niższa niż w 2022 roku i o 17% niższa niż w 2021. Ciekawe jest to, że prognozy wydobycia platyny w RPA na rok 2023 są wciąż stosunkowo wysokie, pomimo załamania tego wydobycia w pierwszym kwartale bieżącego roku. W owym czasie wydobyto tam 759 tysięcy uncji i jest to ponad 18% mniej niż w ostatnim kwartale 2022 roku, a jednocześnie ponad 13% mniej niż w analogicznym okresie roku 2022. Trzeci powód do zainteresowania się platyną to normalizacja jej rynku w Polsce. Wbrew temu, co można usłyszeć w wielu miejscach, platynowe monety bulionowe można kupować dokładnie tak samo jak monety srebrne, czyli w procedurze VAT marża. Nie ma więc na nie pełnego VAT-u. Żeby się o tym przekonać, nie trzeba wertować żadnych przepisów czy aktów prawnych, wystarczy rzut okiem na ceny. W momencie pisania scenariusza do tego filmu cena spod platyny sięga niespełna 4200 zł. Gdy dodamy do tego 23% pełnego VAT-u, dochodzimy do poziomów trochę ponad 5100 zł. To oznacza, że gdyby obowiązywało tutaj 23% VAT-u, wartości 5100-5200 zł za uncję byłyby absolutnym minimum ceny, bo przecież do ceny spot powiększonej o VAT trzeba doliczyć wszystkie koszty pośrednie i marże producentów oraz dealerów. Realnie więc licząc, kwoty zakupu fizycznej jednouncjowej monety bulionowej wykonanej z platyny zaczynałyby się w okolicach 5500 zł. Tymczasem obecnie bez problemów można kupić platynowy bulion w kwotach poniżej 5000 zł za uncję, co jawnie dowodzi, że pełnego VAT-u tutaj nie mamy. Skoro już mówimy o cenach, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Osoby, które spróbują Was zniechęcić do inwestowania w platynę, zawsze podkreślają ogromną wartość premii na produktach wykonanych z tego metalu. Problem w tym, że to informacje zupełnie nieaktualne. Premie na poziomie 50% lub większym były na platynie, ale jakieś 10 lat temu. Skoro przy cenie spot wynoszącej niespełna 4200 zł najtańsze platynowe monety mogę nabyć za niespełna 5000 zł, to znaczy, że premia na platynie sięga obecnie około 18%. Jest to dokładnie taka sama wartość jak dla srebra. Przecież spot srebra sięga obecnie około 100 zł, a najtańsze srebrne monety bulionowe są dostępne u dealerów po 118-120 zł. Skoro więc kupujemy srebro i akceptujemy obecne tam premie, nie ma żadnych powodów, żeby narzekać w tej kwestii na platynę. Kolejnym argumentem, którym malkontenci próbują nas zniechęcić do platyny, są bajki o ogromnym spreadzie na platynie. Podobno jak kupimy ją u dealera i będziemy chcieli szybko ją sprzedać, to będziemy kilkadziesiąt procent do tyłu. Po pierwsze, inwestycja w platynę, podobnie jak w przypadku srebra i złota, to inwestycja długoterminowa i horyzont czasowy powinien być tutaj co najmniej pięcioletni. Po drugie, z każdym aktywem jest tak, że jak kupimy je w złym miejscu i w złym czasie, a potem sprzedamy w jeszcze gorszym, to zanotujemy dużą stratę. Fakty są jednak takie, że jak wykażemy się odrobiną zaangażowania i będziemy kupować tam, gdzie jest tanio, a sprzedawać tam, gdzie dają normalne, a nie bandyckie stawki, to o dużych stratach nie może być mowy. Chcecie dowodu? Proszę bardzo. W okolicach godziny 17 w piątek 9 czerwca jednouncjowego platynowego kangura kupowało się od ręki w sklepie Metal Market za kwotę 4925 zł. Była to promocyjna kwota z kodem TRADER21, ale kwota bez promocji była niewiele wyższa i wynosiła niespełna 5027 zł. Gdy po zakupie stwierdziliśmy, że platyna nam się nie podoba, Metal Market natychmiast mógłby ją od nas odkupić za kwotę 4409 zł. Nasza strata wyniosłaby więc trochę ponad 10%. To sporo, ale odrobina wysiłku pozwala zauważalnie zmniejszyć tę wartość. Ten wysiłek to spacer przez warszawskie centrum z ulicy Wiejskiej, gdzie znajduje się Metal Market, na ulicę Żurawią, gdzie swoją siedzibę ma oddział Mennicy 79 Element. Google Maps pokazuje mi, że ów spacer będzie trwał kwadrans i do przejścia mamy 1 km i 200 metrów. Ów kwadrans pozwoli nam oszczędzić jakieś 500 zł, bo 79 Element tego samego kangura skupi od nas za 4906 zł. Różnica ceny zakupu i ceny sprzedaży wyniesie więc 19 zł i jest równowartością ceny dużej lurowatej kawy w jakiejś kawiarnianej sieciówce, a procentowo wyniesie niespełna 0,4%. Spread zaiście ogromny. Tak więc jeśli ktoś Wam jeszcze kiedyś powie, że inwestowanie w platynę jest bez sensu, bo mamy tam do czynienia z pełnym VAT-em, ogromnymi premiami i spreadami, nie wierzcie mu i sami sprawdźcie oraz weryfikujcie te informacje. Przed chwilą posiłkowałem się cenami sklepów takich jak Metal Market i Mennica 79 Element, ale w tym samym centrum Warszawy, na ulicy Chorzej, macie jeszcze bardzo przyjemny sklep o nazwie Goldon.pl,
który monety platynowe ma w stałej ofercie, a wiele z nich dostępnych od ręki. Formalne ceny są trochę wyższe niż promocyjne stawki w Metal Market, ale Goldon to mały sklep i jak pojawicie się tam osobiście, będziecie rozmawiać z właścicielem, z którym, jak moje doświadczenie pokazuje, nie ma specjalnych problemów z negocjacjami. Zaznaczę tutaj wyraźnie, że żaden z wymienionych sklepów nie zapłacił mi za wspomnienie go w tym materiale. Dzielę się po prostu swoimi doświadczeniami, bo u wszystkich wymienionych dealerów zdarzało mi się robić zakupy, a jednocześnie znam i często sprawdzam ich ofertę. I właśnie to częste sprawdzanie oferty stało się przyczynkiem do nagrania tego filmu. Nie czaruję was i staram się być przed wami bardzo transparentny. Uważni widzowie mojego kanału doskonale znają moje limity zakupowe. Wielokrotnie powtarzałem, że staram się nie kupować złotego bulionu powyżej 8000 zł za uncję, a srebrnego powyżej 110 zł za uncję. W przypadku platyny ten absolutny górny limit wynosi 5000 zł. I właśnie jego złamanie spowodowało moje kolejne zakupy i chęć podzielenia się z wami tą informacją. Jednocześnie muszę wyraźnie zaznaczyć, że moje limity są tylko moimi limitami i wcale nie muszą być waszymi. Co więcej, możecie zupełnie się ze mną nie zgadzać i mieć kompletnie inne zdanie na temat sytuacji na rynku platyny. Przecież może okazać się, że wcale nie jesteśmy jeszcze na jego dnie i ceny w przyszłości będą dużo niższe. To, że ja w taki scenariusz nie wierzę, nie znaczy, że on się nie zrealizuje. Tak więc sami musicie wyciągnąć swoje własne wnioski. Mam nadzieję, że dałem wam ku temu jakieś podstawy i zachęciłem was do rozważenia kolejnych opcji inwestycyjnych. Na zakończenie jeszcze jedna rzecz. Informacje o moich zakupach i promocjach, które uważam za wartościowe i z których najczęściej korzystam, regularnie publikuję w wiadomościach dla wspierających zarówno tutaj na kanale, w dziale Społeczność, jak i w specjalnej zakładce na moim Discordzie. Moi wspierający o zakupach platyny i omawianej promocji w Metal Market wiedzieli już od wczoraj. Jeśli także chcecie mieć szybki dostęp do takich danych, wiecie co robić. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę i niezmiennie polecam się na przyszłość. Do następnego razu.